Otwieramy to. I Kassandra stwierdziła, że najlepiej to otwierajmy spokojnie nożyczkami, żeby nie szarpać nożem. No i przychylam się do tej opcji. Piękne. Ale zajebiste, co? Tak. Od Mary. Mary Wiciejowski. Tutaj trochę się coś roz tego wywołuje. Muszę to od razu naprawić. Papiereczek.pl. Śliczne. Jeszcze mam do tego plik MP4 w komputerze, który miałem odpalić po tej opcji. To jest tak, oglądam na Instagramie i piszę, że zajebiste. Jaki on jest ładny. No i taki podobny do ciebie. Tak, to cały ty przecież jesteś. Wykopany szafcia. Wykopany szafcia. Szuflada. Ale zajebisty, nie? Bardzo piękny. Przepiękne. No, zaraz jeszcze zaczynamy bez folii, plus do tego jest jeszcze takie pudełeczko. Patrz jeszcze, Kasia, co jest. Homemade alkohol. Bieszczadzkie smaki. Nalewki regionalne. Sztuka i alkohol, to jest to, co lubię. Będziemy degustować. Jeszcze zaraz wychodzi obraz z folii. Będzie już w całej okazałości. Zlinkuję oczywiście w opisie do profilu instagramowego i strony. Proszę, teraz już jest w całej okazałości. Mistrz Joda będzie... Razem do spółki z waderem, który już u mnie wisi. Też dostałem od Mary. No, zajebisty jest. Zajebisty. Co ja mogę powiedzieć? No jest przezajebisty. Przezajebiście bardzo mocno dziękuję za ten tą fantastyczny kawałek sztuki. No świeży. Ja niedawno był właśnie u Mary na Instagramie i napisałem, że ale zajebisty. No i już jest u mnie. Prześliczne. Nie? Przepiękne. Bardzo mi się... To chyba ci sobie obejrzymy Gwiezdne Wojny, żebyś wiedziała, o kim mowa w ogóle. Ja na szczęście mam bardzo dużo zajęć dzisiaj w pralni. Dlatego ty sobie obejrzyj Gwiezdne Wojny, poodpoczywaj sobie, a ja sobie pogadam przez telefon, popiorę. Nie, no to ja chciałbym, żebyś ty poznała sytuację w ogóle, o co tu chodzi. Tylko jestem fanem cały czas tylko i wyłącznie starych Gwiezdnych Wojen. Nowe do mnie nie przemawiają, ale obraz przemawia do mnie mocno. Bo tu mam pierwszy obraz. Jak widzicie, u mnie w moim centrum łamania szyfrów jest zainstalowany. I właśnie z Kassandrą patrzymy, gdzie by to powiesić, a ja jeszcze mam plik, który miałem uruchomić po otrzymaniu przesyłki. I zaraz go, mam nadzieję, znajdę. Jest. Cześć, witam, szafa Kassandra, Cytryna. Słuchajcie, maluję wam drugi obraz w ramach podziękowań, bo po opublikowaniu filmu z Lordem Vaderem, no, parę osób zamówiło mnie obrazy, także jakby jestem bardzo wdzięczna. I no, z wiadomych przyczyn wódeczka nie wchodzi w grę, także taki obraz wam wysyłam do, no już mini kolekcja się robi powoli. Także no, dzięki serdecznie, mam nadzieję, że to się spodoba i do usłyszenia. A no i oczywiście w paczuszce będzie przysmaczek alkoholowy prosto z Bieszczad, także no, smacznego.
zajebisty, dzięki. Po prostu jest przefantastyczny, bardzo nam się podoba. Piękny, bardzo ładny. Taka sytuacja. Startujemy z grillem, bo pogoda dobra, kiełbaski jeszcze nie przeterminowane. Trzeba je wykorzystać. Był płacz, Jezu, ile oni kiełbas zjedzą. Ja wiem, że na zbliżeniu to może wygląda, że jemy bardzo dużo kiełbas, ale te kiełbasy są takie jak palec, czyli to są frankfurterki. I tu nie jest 17 razy śląska, tylko taka malutka frankfurterka. Naprawdę nie jest bardzo dużo. A poza tym dobrze wiecie, że Kasandra to ma zupełnie inne możliwości niż przeciętny człowiek. Puściliśmy odpowiednią muzykę, nie mamy masek gazowych, bo chyba w dzisiejszych czasach kwarantanny to tylko technoparty w maskach gazowych ma rację bytu. Tak mi się coś wydaje. Cytryna, czy ty na coś czekasz tutaj? Czy jest jakieś zapotrzebowanie na te? Na kiełbaskę z grilla? Jaka sytuacja? Ty wiesz, że nie możesz jeść ludzkiego mięsa zupełnie? Tak, mordko moja? Dostaniesz kiełbaskę. Wiem, że niezdrowa, ale Pancio je wszystko, co niezdrowe i żyje. Nie wiem, no pierwsze podejście robimy do sera halloumi z grilla. Podobno się go kroi w plastry. Czy z jakimś tam oliwą z oliwek go popsikałaś? Zobaczymy. Jeszcze nigdy sera tutaj tak bezpośrednio na grillu nie robiłem. Może wyjdzie. Mam nadzieję, że audio też się nagra, bo wie jak to skurczy synu. Kasandra będzie pierwszym beta testerem halloumi. Jak w środku? To nie jest taki oscypek, nie? Oscypek by fajnie wyszedł z grilla, wydaje mi się. Musimy kupić następny razem. Zatrzymałem muzyczkę, bo chciałem przekazać, że ser halloumi jest naprawdę bardzo dobry. Kasandra, co śpiewamy? Dla sympatycznej panny lodzi z turnusu czwartego, pucio, pucio. Trzeci dzień kwarantanny, ja pierniczę, co przyniesie czas. Pomimo tego, że trochę zmniejszyłem dokładność, tutaj widać tam od spodu takie poszarpane rzeczy, to po podpory się drukowały. Ty, ale co tu ten? Przyblokował się, kurde, ten śmierdzący. Przyblokował się, jak się to nazywa? Wszystko, kurde, chyba od nowa trzeba. Ja pierdolę, co za lipa. Kurna, no wszystko do wywalenia. Już tego nie podrukuję. O, na razie w ogóle mam, bo tam sporo osób pyta, czy mogę im coś podrukować, ale no mam na razie te tematy szpitalne. I tu widzicie, zablokował się bęben i kurde, cały dzień drukowania jest do wyrzucenia. Trzeba zaczynać od nowa. Ja pierdolę. No niestety, miało się zrobić takie coś, jak tutaj na samplu. Nie wiem, czy to nie lepiej drukować po mniejszą ilość, bo tak to widzicie, już by chociaż były 3 czy 6 wydrukowane, jak się ustawi pół stołu tego, to jest problem. Będę chyba drukował po 3, żeby było... No, że jak się coś spierniczy, to nie od razu wszystkie 9 do wywalenia. No przecież to bez sensu. To już niestety jest do wywalenia, bo jest za krótkie. No nic, pierwsza awaria przy druku, ale szkoda, że przy takich istotnych rzeczach, a nie zdarzyła się przy nieistotnych. Zablokował się, filament się podwinął. No i niestety. Jest czujnik, ale czujnik działa tylko w momencie, kiedy się przerwie. Jak się nie przerwie, to się zablokuje szpula. No to cały drug idzie dalej. Jeszcze nie wiem, czy mówiłem, czy nie mówiłem. Na razie mam zadania druku różnych takich przydatnych rzeczy medycznych na najbliższe 2-3 tygodnie. Tak więc no więcej nie jestem w stanie po prostu. Na razie przynajmniej. Jak się zwolnią moce produkcyjne, to oczywiście dam znać. Dobra, leci nowa partia. Dajcie znać, czy takie zacięcie filamentu to jest, czy często się zdarza, czy nie często. No u mnie pierwszy raz. To bardzo niefajnie wpływa na wydajność, szczególnie jak się drukuje dużo. I czy się da jakoś temu przeciwdziałać? Trzeba to przewinąć przed drukowaniem? Bo nie mam na razie pomysłu. Sytuacja nie jest dobra, bo słuchajcie, mi drogę rozkopali. Ja czekam. Czekam na kuriera, który tam mamie ma przywozić takie rzeczy. Mam nadzieję, że chłop zadzwoni. Tam będę mógł do niego podlecieć. Znaczy nie tyle dronem, ale dronem chcę zmonitorować, co tam się wyprawia, cholera.